Cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu będzie to eksperyment społeczny oraz będę oddawała to konto. I dzisiaj, moi drodzy, przekonamy się, czy ktoś kupi coś z listy życzeń właśnie Nobowi. Więc zostawcie łapkę w górę, 1200 łapek w górę i zrobię kolejny odcinek z eksperymentów społecznych, a wy w komentarzu napiszcie, jaki eksperyment społeczny chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Więc intro z glitchem i zaczynamy odcinek. Login i hasło do konta znajdziecie w opisie, więc koniecznie rozwijajcie. Kto pierwszy, ten lepszy. Na samym początku pozdrawiam parę osób widocznych na ekranie, które poza live'em dały mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. Jako pierwsze może napiszmy sobie status. Status gotowy, więc przejdźmy do zakupów. Aby nasza postać jako tako wyglądała i nie była aż takim nobem, jakim jest, to zakupiłabym parę rzeczy. Niestety stać mnie tylko na dwie. No ale przyznajcie, już lepiej wyglądam. No i teraz czas najwyższy dodać nasze piękne rzeczy do listy życzeń. No i zobaczyć, czy ktoś ma dobre serduszko i zakupi nam dane rzeczy. Spróbuję dodać jak najwięcej prezentów do listy życzeń, czyli maksymalną ich liczbę. Prawdę mówiąc, jestem święcie przekonana, że albo ani jedna osoba mi nie da, albo jakieś pojedyncze osoby, może z jedna, dwie, bądź większość osób będzie pisało, że dałoby, ale nie ma starcoinsów, a tak naprawdę będzie je miało, ale po prostu nie są na tyle mili, aby podarować coś z listy życzeń. Już wszystkie 12 rzeczy są na mojej liście życzeń, więc teraz napiszę sobie w notatniku informację, którą będę wysyłała na czacie bądź wiadomości prywatnej. Zaczynamy od skateparku. Już piszę na czat i także dodam do znajomych parę osób, a może ktoś by kupił. Brak odzewu na czacie. Dwie osoby mam w znajomych. Niestety ta pierwsza ma tylko 3 poziom, więc nie kupi mi prezentu, a ta ma 13, więc może coś z tego będzie. Wdam się też w rozmowę. Więc już piszę do pierwszej osoby. Czas na kawiarnię. Oczywiście wiadomość na czacie już idzie i teraz dodam parę osób do znajomych. Chyba lepiej jak będę pisała w wiadomości prywatnej. Kto tu jeszcze ma wyższy poziom? I z tego czatu to wszyscy. Napisałam do 4 osób. Jedna wcale nie odpisała, druga napisała oczywiście nie, a trzecia napisała no ok, więc zaraz okaże się, czy podaruję mi jakiś prezent. Ma tylko 225 starcoinsów. Wdajemy się w dyskusję. Zobaczymy, czy w ogóle coś mam w liście życzeń za tyle starcoinsów. Mam koszulkę, więc może kupi. W ogóle osoby, które kupią mi coś z listy, dostaną ode mnie z Klaui jakiś prezent. Czas na plażę. Oczywiście wiadomość wysyłam. Tutaj pewnie ta osoba tak ma wyższy poziom, więc zaraz do niej napiszę. No jak zwykle nikt nie odpisał. Zdecydowałam, że będę po prostu chodziła po tych czatach i was nie zanudzała i będę pisała do poszczególnych osób, które mają więcej niż 6 level i będę wam to pokazywała. Napisałam już do 2 kolejnych osób. Jedna osoba odpisała, że ma 86 starcoinsów, więc nic z tego. Też nigdzie nie mogę trafić na osobę VIP, bo osoby VIP zazwyczaj mają bardzo dużo starcoinsów, chociaż te nawet 10 tysięcy i byłoby z tym łatwiej, ale niestety nie mogę nikogo takiego znaleźć. Kupię ci w zamian za tą bluzkę, co masz na sobie. No okej, ale ty pierwsza, może mnie oszukać. Pewnie się nie zgodzi, a jak mnie odzbani, to będziemy mieli oszusta. Dostałam 2 prezenty i bodajże są to prezenty z listy życzeń. Zacznę od tej osoby i dostałam od niej piegi, więc założę to na siebie i dam jej bluzeczkę. Kurde, zapomniałam, że mam 4 poziom. Napisałam jej, że nagrywam, więc teraz zaloguję się na Klaui i dam jej prezent. Mam nadzieję, że przez Klaui nie będę miała lagów. Nawet nie odczytała. I chciała ode mnie tą bluzeczkę i ma także ją w liście życzeń, więc dam jej ten sam prezent. No i gotowe, moi drodzy. A co? No chyba napisałam jej, co? Tutaj mam jeszcze jeden prezent od tej osoby i także jest to rzecz z listy życzeń, więc już druga osoba podarowała nam prezent, naprawdę. Więc przejdę teraz na jej profil i napiszę jej to samo. Wiadomość napisana i zaraz dam jej jakiś prezencik. Dziękuję za postrój. Haniu, czy masz coś w liście życzeń? I Hania nie ma nic w liście życzeń, więc dam jej jakiś prezent z szafy. No i mamy kolejną osobę, która nie jest chętna na takie rzeczy. Pozdrawiam i zaraz się przyjrzę.
przekonasz. Dziękuję za pozdro. Dam jej takie ładne włoski. Kupisz coś jeszcze? To kupię ci najdroższy prezent. Proszę bardzo, włoski za 1500 starcoinsów. I kupione. Wejdziemy sobie teraz do plaży i znajdziemy kolejne osoby, do których napiszę. Dobra, jestem w plaży i już wysyłam tutaj wiadomość. I czas pisać do kolejnych osób. Ktoś tutaj napisał, niebo brzydka jesteś, tylko nie zdążyłam tego chwycić. Tutaj nie dam nic, bo czwarty level. Co z tego, że mam czwarty poziom? I piszesz jak czterolatek, o mój Boże. I mówi to ta dziewczyna. Ciekawe, czy to do mnie. Ja piszę jak czterolatek, właśnie napiszę, że będzie film na YouTubie. Więc zapraszam na film, wtedy zobaczysz, ile mam lat. No i eksperyment społeczny. Właśnie, tylko proszę o prezent. I to nie oznacza, że mam 4 lata. Pozdrawiam tą osobę, bo jest nawet spoko. No i sobie poszła. Po tej jakże śmiesznej akcji zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny eksperyment, a ja pozdrawiam te osoby, które chciały dać mi prezent, a było ich naprawdę mało. Dziękuję za pozdro. A wniosek z tego taki, że jeżeli ktoś ma niższy poziom niż dana osoba, bądź nie ma VIP-a, nikt nie da jej prezentu z listy życzeń, bądź właśnie nie jest youtuberem. Ale większość osób ma chęci grania w MovieStarPlanet i jak dobrze widzicie, mam tylko 74 starcoins i grzecznie prosiłam o prezent. Nie dość, że zostałam nazwana czterolatkiem, to jeszcze wyszło śmiesznie. Więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.